Hej, 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 witam was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj jest Stilgar, cześć, ja dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka z gierki Garry's Mod. W dzisiejszym odcinku zagram sobie w mod nazwany Prop Hunt, czyli po prostu jesteśmy rzeczami, którymi się kryjemy, czy też właśnie łowcami, którzy próbują tą rzecz znaleźć. Mod dosyć prosty, na pewno wiecie o co chodzi, kto mnie oglądał, ten wie bardzo dobrze, mam nadzieję, że ten odcinek się wam spodoba, przez to dacie mu miliony łapy w górę, a tymczasem zapraszam was do oglądania. Za 12 sekund zaczynamy rozgrywkę, ja będę jako pierwszy, jako rzecz, czyli jako prop, tak więc zamienimy się może w jakieś krzesło albo jakiś ten i zobaczymy. Może się uda coś wygrać. Tutaj łowcy niestety mają problem, no i rzecz ogólnie wygrała pan Baryków. Ostatnia żyjąca rzecz wygrała, nikt nie wie gdzie on jest. I dalej tutaj, dalej nie wiadomo. W każdym razie rzeczy wygrały. Dobra, jestem propem. Okej, jestem propem. Na kogo by tu się zamienić? Może w krzesło i stanąć sobie obok stołu. To by było kurde genialne, panie. Dobra. Czekajcie, za 28 sekund zaczynają grę. Ten. Jak daleko są te? Troszeczkę bliżej. Okej. Chyba idealnie to, nie? Tym się chociaż wydaje. Tak jest, idealnie, dobra. Jesteśmy krzesłem. Tylko nie wiem, czy troszeczkę jeszcze nie bliżej podejść. No dobra, trudno, będziemy ryzykować. Tak, troszeczkę jeszcze w tą stronę. Okej, dobra. Dobra, moi drodzy, jesteśmy krzesłem. Tak więc zobaczymy, czy uda się tym łowcom w ogóle mnie zdobyć. Jest 10 rzeczy, 9 łowców. Łowcy respią się tam i już zaczynają grać, już. Odzyskali wzrok i teraz każdy tutaj patrzy. To jest najbardziej oczywista miejscówka, co nie? Ale to jest tak oczywiste, że tego ludzie nie sprawdzą. Ej, ten typek nade mną przecież to jest... Nie, aha, to jest łowca. Okej, dobra. Dobra, zobaczymy. A propos rzeczy oczywistych i tak dalej, polecam film Milczenie Owiec, tam gdzie jest Hannibal Lecter, na pewno go znacie. I oczywiście polecam również jeszcze Czerwonego Smoka, jak i Hannibala z 2001 roku. Dość ciekawe filmy, które jakby nie patrząc, a trochę o oczywistości mówią. W każdym razie polecam do oglądania i będę o niczym spoilerował. Kiedy wszyscy robią wzrodach, ja nie wiem w ogóle o co chodzi. Nadal jestem krzesłem. Co? Słyszycie to? Nie kłam tego. No dobra. Akurat na tyle jest aktualnie śmieszne, że wszyscy sprawdzają wszystkie najmniejsze rzeczy. Te, które by się wydawały najbardziej oczywiste, żeby się skryć. Żeby być kimś najmniejszym. Skryć się w jakiejś durnej dziurze. O, butelka biega, butelka ucieka. Widzieliście? Dobra, już chyba sobie poszła. Ale nikt wcześniej nie sprawdzi tych rzeczy największych, bo one się wydają takie nieoczywiste. Patrzcie, ten patrzy po suficie, tamten chodzi po kuchni, ten patrzy po ziemi i szuka jakichś mrówek. Ten patrzy teraz przy ścianie i idzie dalej. Czy mnie tu kiedykolwiek znajdą? Przepraszam bardzo. Po zrodach, nie no, co to ma być? Jeszcze żyje 8? Nie, 7, 6, 6 rzeczy. Co to za MLG trąbka? Jak sam widzicie, bycie krzesłem jest najlepsze. Od 3 minut jestem krzesłem, ja normalnie czuję, że ten odcinek będzie miał dwie łapki w górę. Tylko. To jest takie emocjonujące oglądanie typka, który gra w Garry's Moda i udaje krzesło przez 4 minuty. Ile jeszcze czasu zostało? 2 minuty. 2:20. To nie ja tą muzykę puszczam. Dobra, wyłącz panie tą muzykę, bo mi YouTube, przepraszam bardzo, wyłączy ten... O, kurde, typek patrzy na krzesła, typek patrzy na krzesła. Żartowałem, przecież nikt nie jest na tyle mądry, żeby patrzeć na krzesła. Za chwilę się w stół zamienię i stanę na drugi stół i ten też się nie skapnął, że coś jest nie tak. Ten dalej chodzi po tym, patrz, ja tu zeskoczyłem, mam nadzieję, że nikt mnie nie widział. Tu jest jakiś AFK w ogóle, typo. No, jest AFK, właśnie poszedł AFK. Tam jest, tam, tu jestem, panie, patrz, skaczę. O Jezus Maria, nie widział. Ja jestem tylko skaczącym krzesłem, to jest całkiem normalne przecież. Nie widzieliście nigdy w życiu skaczących krzeseł. Oj, 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 3 łowców obok mnie, nawet do 4. Ten już patrzy tutaj, rusza chyba jakieś krzesła. Chyba zaczął myśleć. O, rusza się krzesło. A nie, no dobra, jednak popatrzę na mrówki. O, ruszył krzesło. O, następny ruszył. A mnie zostawił. Genialny. Dobra, została jeszcze 1:20. I coś czuję, że po prostu to nas pewno wygramy jako rzecz. Oła! Zostałem krzesłem. O nie, nie patrzcie na mnie. Oła! Dobra, popchał mnie. Jezus Maria. Dobra, tam butelka biega. Nie wiem, czy widzieliście. Dobra, ten typek sprawdza wszystkie krzesła, ale nie sprawdził mnie. Pff, to jest genialne w ogóle. 59 sekund do końca, a ja sobie skoczę. O, nie mogę skakać. Pięknie. Tam jest typek u góry. Jestem krzesłem. Ja się skaczę. Halo. Lol.
Ty. Downstack. Dobra, ktoś jest zestakowany. Zostałeś raz, dwa, trzy, cztery, pięciu. Pięć rzeczy, no to jest pewne, że wygram. To ja sam mogę pochodzić, zamienić się w ananasa, czy w kapustę, czy w butle. Ojeja, jestem kapustą! Hej. Jakiś typek mnie zauważył. Nie, kapusta! O shit! Spadłem! Grawitacja zabiła Stilgara. No jestem genialny w ogóle. Ale i tak wygraliśmy. Dobra, trudno. Pan Sawiro. Gdzie jest pan Sawiro? Oj, tutaj ktoś widzę butelkę. Butelka mu ucieka. Panie, dawaj za tą butelką. Ostro, ostro za butelką. No, on myśli, co on gra na kierownicy, czy co? No i tak już jest koniec, no dobra. Takie miały ruchy normalnie płynne, że Global Elite. Ja tu widzę movement kobry normalnie. Dobra, teraz my jesteśmy łowcami. Mam 40 sekund zamknięte oczy, więc przez 40 sekund muszę mówić o czymś ciekawym, żeby się nie zanudziliście. Tak po prostu sobie oglądajcie kamerkę i tyle. No. Dobra, po prostu musimy poczekać, ja tutaj troszeczkę kamerkę ruszę. Jest idealnie. Okej. Ponownie, 9 rzeczy, 8 łowców. Ja jestem jednym z łowców, rzeczy pewnie znowu się jakoś tutaj zamienią. Mamy SMG, shotguna. Ja to sobie z SMG będę napieprzał. O, nie mam żadnej tej rakiety, dobra. Rakietę zdobędziemy dopiero wtedy, kiedy zniszczymy jedną rzecz, tak więc zobaczymy. Tradycyjnie gramy 3 rundy, czyli jedna runda rzeczą, jedna runda łowcą i jeszcze jedna runda rzeczą. Tak więc zobaczymy, jak to będzie, a ja już jestem łowcą i zobaczymy, czy ktoś... Dwa płyny do naczyń. Kto normalny ma dwa płyny do naczyń? Dobra, w Garry's Modzie to jednak jest normalne. Okej, okay, kapusta. Co jest? No, to jednak była dobra kapusta. Czy tu jest gdzieś za dużo krzeseł? Posuń się. Aha, dobra, już first blooda ktoś zrobił. Ja to muszę sprawdzić krzesła, bo ja nie ufam krzesłom, panie. Czemu on się nie przewraca? Aha, dobra, dobra, nie było pytania. Ale słońce za oknem, co nie? Żaru, bo 40 stopni, panowie. Dobra, tutaj może go nie być jednak, no. Dobra, to może ja zejdę na dół. What the hell? To bombing crispy, creepy as fuck. Ała, nie bij mnie, panie. Ja tu jestem magikiem, jestem przed wyświetlaczem, ale to nic nie robi. Nie, w ogóle coś. Dobra, idziemy dalej. Grawitacja zabiła znowu jakąś rzecz. Jeszcze tylko raz, dwa, cztery rzeczy zostały. No to słabe te propy u nich są, no. Słaba, słaba drużyna, no. I tak jedna rzecz może wygrać de facto wszystko, jak wiecie. Jak ja bym tym siedzeniem tam stał w miejscu, jak ciołek nic nie robił, to nie dość, że odcinek miałby jeszcze mniej łapek w górę i byłby jeszcze bardziej nudny, to pewnie bym wygrał, ale też nie o to chodzi, co nie? Dobra, kibel. Tu jest mój. Nie, nie. Ulul, ale faza. Czy może, ciekawe, czy można się w kibel zamienić, w rolkę zamienić. Dobra, jeszcze zostało tylko i wyłącznie dwie rzeczy, ostatnie dwie rzeczy. Nie, nie. Co to jest? Dobra, jednak jesteś dobrym papierem. Dobra, no cóż, no, nie wiem. Czemu w łazience u kobiet są kobiety ładne na ścianie? Nie, kumam tego. Rozumiem, mam faceta, u mechanika. Ale, what the fuck, ja mam afro, ale jestem swag. Dobra. Nie było pytania. Kto ma dwa papiery? O, shit, dobra. What the... Ale poleciało, dobra. Szczerze mówiąc, to nie wiem, co robić. Co to jest? To jest zbugowana roślina. Dobra, tu niestety nic nie ma. Jeny, ty jesteś dobry. Ty też. Ty też. Zostawi jeszcze tylko i wyłącznie jedna osoba, jeden prop, jedna rzecz gdzieś się jeszcze skrywa, ale nikt nie wie gdzie. To jest dobre pytanie. Ja chciałbym kogoś zabić, zawsze kogoś zabijam na odcinku, to ja mam milion killi przecież. Ej, ty. Czemu nie spadasz? Dobra, nieważne. A ty? Rzuciłbym tam bombą i by było może. A może pójdziemy gdzieś na zewnątrz, nie wiem gdzie on jest, szczerze mówiąc, nie wiem, po prostu nie wiem. Może jest butelką wody. What the hell? A może jest? Pudełkiem! Dobra, też nie. Ale on katar. Alergia rządzi. A może jest pachołkiem? Nie. A tym pachołkiem? Też nie. Mam 20 życia, super normalnie.
Jedna rzecz. Zostało mu 50 sekund i ja coś czuję, że on to wygra. Mówiłem, że jedna rzecz to może wszystko wygrać. Jakby się tak butelką wody skryć tutaj w tych krzakach, to by było genialne. Mamy pomysł. Na następną skrytkę. Cześć pani. Ładna jest. No, mam te motylki. Dobra, jedziemy. Nie, ja już sam nie wiem, gdzie, kto tu kim może być normalnie. 28 sekund. Ja mam 20 życia, czyli mogę trafić tylko 3 razy w coś, no bo za czwartym zginę. Tutaj na dole też nikogo nie ma. Nie wiem, gdzie on jest. Czym on jest? Dup, 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 mam 5 życia. Nie jestem geniuszem w ogóle. 15 sekund. To nie było za dużo tych, nie za dużo tych kompów. Nie, nie, chyba nie. Się może przewrócić, może. Tu jakaś puszka się lata. No nie wiem, no chyba jednak wygrał. Chyba jednak wygrał. Nie wiem, czym on był. Butelka, no what the fuck you shit motherfucker. Był butelką. Super. Super, normalnie. O, nowa mapka. Nie no, ja jeszcze raz muszę zagrać, moi drodzy. W takim razie do zobaczenia za chwilkę na nowej mapce. Dobra, moi drodzy, wracamy na nowej mapce. Ponownie jesteśmy propem i ponownie trochę graczy jest, już za chwilę wchodzą, bo mi się po prostu szybko załadowało, bo miałem ściągniętą już mapkę. Ja tą mapkę kojarzę, ja wiem, gdzie dobrze iść. Tutaj jest jedna puszeczka, prawda? Chociaż ja bym się wiem, gdzie wiem, że wiem, wiem, co się zamienia, ale nie wiem, czy dążę teraz. O Jezu, wszystko. To jest jedno najlepsze miejsce w całej tej grze. Jest tutaj. Tutaj i zamiana w cegłę, czy tam w kostkę. Jest, jest i kostka. Idealnie. Pięć sekund, dobra, moi drodzy. Tutaj są jakieś zombiaki, nie wiem w ogóle im o co chodzi, ale są zombiaki, no i tyle. No a ja sobie tutaj zamieniam się w cegłę, w pustaka. Jak żało, tak żało, no dobra, to jest cegła. Jest 7 łowców i 5 rzeczy, nie, 6 łowców i 5 rzeczy, dokładnie, bo duch tam nie żyje. To jest najlepsze miejsce ogólnie, nikt tego nie sprawdza, chyba że to jest jakiś prost, taki na przykład jak ja. I klikałem F3, mam w ogóle sklepik, ale... O nie, 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 usłyszał mnie, usłyszał mnie! Nie, 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 nie! Klikając F3 robimy taunta, czyli wydajemy dźwięki, żeby to nie było takie monotonne siedzenie w miejscu. Klikając F3 wydajemy dźwięki, no i po prostu to słychać, jeśli ktoś to wyda. No, no i tyle. No i tradycyjnie 3 rundy minęły, moi drodzy. No nie wiem, jak ten odcinek będzie, ale wyszedł dosyć śmiesznie, chociaż końcówka. Ja wam, kiedy moi drodzy, życzę miłego dnia, nie zapomnijcie o łapce w górę i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!